Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Witam Państwa serdecznie, Dariusz Woźniak w kolejnym magazynie motoryzacyjnym z Zakółka. Poruszymy temat uszkodzonych szyb samochodowych. Każdemu kierowcy może się zdarzyło, może się przydarzy taka usterka. W dzisiejszym magazynie odpowiemy sobie na pytanie, jakie usterki możemy naprawić, a jakie usterki kwalifikują szybę do wymiany. Zatem Panie Marku, jakie uszkodzenia szyby nadają się do naprawy? Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Przyszła wiosna, należałoby zadbać o stan techniczny samochodu. Co wpływa na bezpieczeństwo jazdy? Przede wszystkim dobre hamulce, ogumienie, jak również dobra widoczność. Jeżeli dobra widoczność, no to oczywiście szyba przednia. Po zimie, różne są uszkodzenia na jezdni, również po nawyżeniu piaskiem, również są drobne kamyczki. Te, które wbijają się nam w opony, w bieżnik, w zimowy bieżnik, jest on większy, te zimówki. I tam się właśnie te kamyczki zatrzymują pod wpływem prędkości, siły odśrodkowej. Kamyczki są wyrzucane z bieżnika. No, ruch jest taki duży, natężenie duże jest samochodów. Wszyscy jeżdżą blisko siebie i te kamyczki potrafią uderzyć w szybę i zrobić uszkodzenie. Czasami mniejsze, czasami większe. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia szyby, czyli pęknięcia, takiego niewielkiego do wielkości 22 mm, czyli do wielkości monety 5-złotowej, jesteśmy to w stanie naprawić, przywrócić wytrzymałość tej szyby w 95%, jak również poprawić widoczność. Rozumiem, że głębokość tego uszczerbku jest też, ma znaczenie. Tak, oczywiście szyba składa się z dwóch warstw. Między tymi warstwami znajduje się folia, czyli nie może być głębiej niż do tej folii, czyli uszkodzona pierwsza warstwa. To wtedy nadaje się do naprawienia. Nadaje się do naprawienia, jeżeli jest, tak jak tutaj mamy na samochodzie, uszkodzenie, które jest, nie przeszkadza, nie jest w polu widzenia kierowcy i jest 10 cm oddalone od krawędzi szyby. Dlaczego 10 cm od krawędzi szyby? Dlatego, że wszystkie współczesne samochody mają szyby wklejane. Wklejane dlatego, żeby usztywnić całą karoserię. Są elementem nośnym po prostu samochodu. Tak, są elementem nośnym i jeżeli jest to blisko krawędzi szyby, no gdy wjedziemy w jakiś dołek, krawężnik, może niestety pęknąć ta szyba. Tak jak Pan wspomniał, szyba wklejana czołowa, element nośny samochodu. Jest jakaś rada, żeby uniknąć pęknięć przypadkowych? Tak, jak najbardziej. No, jak mówiłem, unikać jakichś takich właśnie głębszych dołków, wysokich krawężników. Dlaczego pęka szyba? Nie pęka ona samoczynnie, tylko w wyniku naprężeń. A naprężenia powstają wtedy, kiedy właśnie zostaje skoszona karoseria nadwozia, czyli jak przyjeżdżamy przez krawężnik czy jakiś tak, przekoszony zostaje samochód i wtedy w tym momencie najczęściej właśnie pęka. Klienci mówią, że pękło po nocy. Po nocy nie pękło, to pękło w czasie jazdy, gdy się właśnie trafiło właśnie ten dołek, krawężnik, jakoś nierówność przy większej prędkości. Również pęka przy starszych samochodach rdza. Ta rdza, która jest pod spodem, pod tą szybą, puchnie i naciska na szybę. Wystarczy jakaś nierówność i w tym momencie również pęka nam szyba. Spotkałem się z opinią, że żeby też uniknąć takich zdarzeń, żeby nie parkować jednym kołem po prostu przed nim przez całą noc na przykład. Tak, bo to tak. Całą noc jest samochód wtedy skręcony, nadwozie jest skręcone i też szczególnie przy dużych różnicach temperatur takie sytuacje mogą być. Tak, jak najbardziej, bo wtedy powstają właśnie te naprężenia, szyba jest cały czas naprężona i różnica temperatur. Gdy na przykład postawimy w zimę nagrzany samochód
zewnątrz jest, w środku jest plus 20, a na zewnątrz minus 20, duża różnica temperatur i wtedy szkło jest najsłabszym elementem w samochodzie i może dojść właśnie tego pojęcia. Również tak jak w dzień słoneczny, gdy samochód stoi na słońcu, bezpośrednio na słońcu, nagrzewa się do temperatury, w środku może być 50-60 stopni, również właśnie ten materiał jest bardziej podatny na napęknięcia. Jest bardziej wyczuwalny. Zatem panie Marku, może pokażmy widzom, jak naprawić taką szybę z pęknięciem małym, bo to jest odprysk. Tak jak tutaj mamy uszkodzenie jak najbardziej jest oddalone 10 cm w krawędzie szyby, niewielkie, około tam powiedzmy 15 mm. Najpierw oczyszczamy ze szkła, z wolnego szkła, z powierzchniowych zanieczyszczeń. Jeszcze chciałem wspomnieć, najlepiej naprawiać takie uszkodzenia tuż po zdarzeniu, żeby tam ten brud, kurz nie dostawał się, żeby nie zabrudzało się, żeby to była jak najlepsza widoczność, jak najlepsza wytrzymałość. Następnie będziemy wysysać powietrze, wilgoć z tego pęknięcia i w to miejsce wtłaczać pod niewielkim ciśnieniem taką żywicę, ciekłe szkło, można było tak nazwać, a następnie utwardzimy ultrafioletem i wypolurujemy, żeby to było jak najmniej widoczne. Przystępujemy do działu. Nie ma, że maskę podnosi, czy już w ogóle nie się wybrałeś. Mam. A to takie ma tyk i tam maskę ściągasz. I od razu kontynuera. I w tym momencie odsysamy powietrze z tego pęknięcia, jakąś wilgoć i następnie będziemy pod ciśnieniem tłaczać właśnie tą żywicę, ciekłe szkło. I w tej chwili, jak już żeśmy odsali tamto powietrze, zrobiliśmy próżnię, w tym momencie ustawiam ciśnienie, żeby pod tym ciśnieniem właśnie wtłoczyć żywicę, takie ciekłe szkło w te miejsce pęknięcia. Troszeczkę podgrzewamy, żeby to nam lepiej zapływało. Czyli żywica już wypełniła ubytek. Następną czynnością jest właśnie zabezpieczenie, żeby ona nie wypłynęła, bo szyba jest pod kątem, żeby również pod kątem ten klej był. I następnie utwardzamy ultrafioletem. Następnie usuwamy nadmiar tego kleju i polurujemy, żeby to tak było jak najmniej widoczne. Żywica się nam już utwardziła, czy jeszcze nie? Tak, już się utwardziła, także w tej chwili będziemy usuwać nadmiar tej żywicy i przepolurujemy.
zbliża się długi weekend majowy. Ja życzę przyjemnego wypoczynku. Jak pogoda dopisze, zapewne rozżarzą się grille w ogrodach, ale proszę pamiętać, że jesteśmy kierowcami, dlatego musimy być trzeźwi.